Hala sportowa przy ulicy Czereśniowej już od pewnego czasu należy do zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących. Sala eksploatowana jest w tej chwili praktycznie w 100%. Hala widowiskowo-sportowa na ulicy Czereśniowej wykorzystywana jest od godziny 8 do godziny 21.30. Ćwiczą na niej nasi uczniowie, czyli młodzież ZSTiO. Mają zajęcia pozalekcyjne. Ćwiczy młodzież z uczniowskich klubów sportowych Maksymilian TKKF. No i ćwiczą siatkarze GTPS, wieczorami wynajmują zakłady pracy dla swoich pracowników. Ponieważ jednak plan lekcji uległ zmianie, dyrekcja szkoły wpadła na pomysł, by w tym czasie z sali korzystać mogli uczniowie szkół gimnazjalnych. Obserwujemy wykorzystanie hali przez naszych uczniów w godzinach przedpołudniowych i w tych miejscach, gdzie my poradzimy sobie bez hali, chcemy wystąpić do dyrektorów szkół, przede wszystkim gimnazjalnych, tych, którzy mają trudności lokalowe, jeżeli chodzi o bazę sportową, i spróbować tutaj zachęcić ich młodzież do ćwiczeń na naszej hali, jeżeli oczywiście będzie taka zgoda i wola organu prowadzącego. I po prostu chcemy, żeby tą kulturę fizyczną krzewić, pokazywać w dobrych warunkach. Być może przyczyni się do absencji na zajęciach wychowania fizycznego w macierzystych szkołach. No i chcemy promować po prostu sport. Jesteśmy również szczęśliwymi posiadaczami kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012. To boisko popołudniami też będzie ogólnodostępne, będzie dostępne w sobotę i w niedzielę. I tutaj zapraszamy już do jeszcze szerszej współpracy niż jeżeli chodzi o halę na ulicy Czereśniowej. A już wiosną, gdy zrobi się stosunkowo ciepło, zespół szkół przywróci uśpione na okres zimowy korty tenisowe. Na prezentację nowego numeru pisma kulturalno-artystycznego Lamus i zbiorku wspomnień Hanny Ciepieli pod tytułem Zaraz wracam zaprosił Klub Myśli Twórczej Lamus. Oba wydawnictwa mają wspólny mianownik, a jest nim pamięć. Chciałam napisać o legendarnych gorzowskich artystach. Na początku nie miałam klucza jak gdyby do tego zbiorku i tym kluczem się okazała właśnie Aleja Gorzowska, która się mieści koło katedry. Postanowiłam napisać o wszystkich tych ludziach, którzy mają swoją właśnie tam tablicę. I tak zaczął powstawać zbiorek. Trwało to około 3 lat. I Zbyszek Wseja zaproponował wydanie mi tej książeczki. Natomiast na drugi numer pisma kulturalno-artystycznego Lamus składają się teksty dotyczące zagadnień pamięci ukazanych na szerszej płaszczyźnie społecznej aktywności. Różnego rodzaju artykuły dotyczące pamięci w różnych aspektach. Od pamięci osobistej poprzez pamięć miejsc czy poprzez pamięć rzeczy do pamięci w kontekście filozoficznym, pamięci a zapominanie. Także wszystko wokół pamięci się kręci. Czasopismo jest dużym sukcesem jego twórczości. Już trafiło do ogólnopolskiej dystrybucji poprzez sieć sklepów Empik. Okazuje się, że są takie miejsca i takie obszary czytelnicze, które ciągle poszukują dla siebie tego, co by ich satysfakcjonowało. I myślę, że Lamus wszedł właśnie w ten obszar. Duża ilość zachorowań w naszym mieście powoduje, że punkt drukowania książeczek rumowskich, rejestr usług medycznych, dosłownie pęka w szwach, a interesanci stoją w długiej kolejce, nawet na dworze. Sytuacja ta spowodowana jest tym, że maszyna do drukowania nie nadąża za potrzebami chorych. Dla szpitala drukowanie książeczek rumowskich to jest, prawda, działalność zupełnie dziwna, prawda? My się tym zajmujemy, bo nikt się tym zajmować nie chciał. Mamy na to kontrakt, który jest, powiedziałbym, dość przeciętny, jeżeli chodzi o dochodowość. Robimy to. Mamy ze względów społecznych taką wolę, aby poprawić warunki tam panujące. Jest to trochę trudne, bo musimy zabrać sąsiadującą poradnię i wtedy powierzchnia, która będzie do dyspozycji pacjentów przyjeżdżających po te książeczki, będzie większa. Drugą sprawą to jest kwestia drukowania tychże książeczek, które do tego jest potrzebna maszyna. Ta maszyna jest zamówiona i czekamy na dostarczenie, więc myślę, że wówczas także szybkość obsługi się poprawi. Natomiast tak naprawdę uważam, że najsensowniejszym rozwiązaniem to była likwidacja tych całych rumów i zastąpienie tego jakimś nowocześniejszym systemem, tak jak to jest na przykład na Śląsku, karty chipowe, i wówczas nie trzeba by było pacjenta zmuszać do tego, żeby gdzieś tam chodził po dokumenty, które powinien dostawać na miejscu w jednostkach świadczących usługi.
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta już niebawem rozpocznie przeprowadzkę do budynku przy ulicy Przemysłowej. Z tego względu możliwe są utrudnienia w obsłudze interesantów. W nowej siedzibie wydział będzie funkcjonował na dwóch kondygnacjach. Na parterze zlokalizowano sprawy z zakresu uprawnień do kierowania, kart parkingowych, ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów. Na pierwszym piętrze natomiast sprawy z zakresu rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów na pojazdy. Do dyspozycji interesantów będą na parterze stanowisko informacji z możliwością wykonania niektórych czynności, np. odbioru zaświadczenia lub pobrania właściwych druków, na pierwszym piętrze automaty biletowe oraz kasa, windy i podjazd dla osób niepełnosprawnych, klimatyzacja i miejsca do parkowania, system bezkolejkowy, który umożliwia rejestrację telefoniczną i drogą elektroniczną z możliwością podglądu obsługiwanego numeru na stanowisku. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej rozpoczyna rok od uciepłownienia gminnych i wspólnotowych budynków. Proces ten rozpoczął się w 2008 roku wraz z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. ZGM zakwalifikował budynki, dla których wykonał dokumentację. Niektóre budynki planowaliśmy włączyć jeszcze w 2008 roku, jednakże przetargi zostały unieważnione. Jedne u nas, jedne w PEC-u z uwagi na zbyt duże ceny. W tej chwili mamy ogłoszone przetargi dla budynku Kosynierów Gdyńskich 26, 65, 69. W budynku Kosynierów Gdyńskich 30-32, to jest budynek wspólnotowy, prace już się rozpoczęły. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tradycyjnie już otrzymał dotacje z Urzędu Miasta na remont elewacji frontowych budynków i prace konserwatorskie. Będziemy realizowali remont elewacji dla budynków Mieszka pierwszego 1-11, natomiast dla budynków po drugiej stronie, to jest pierzeja leżąca naprzeciwko tych wykonywanych, przygotujemy dokumentację i ośrodki, będziemy się ubiegali w przyszłym roku. Również w tym roku takim dużym zadaniem, które chcielibyśmy wykonać, to będzie uporządkowanie i odprowadzenie wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu podwórka na zapleczu budynków Wawrzyniaka 68-79. Jest to kompleks taki podwórkowy wraz z dojazdem do garaży, usytuowany na zapleczu budynków i gminnych, i wspólnotowych. W tej sprawie były liczne interpelacje radnych, były wnioski mieszkańców, szczególnie tam jeden jest mieszkaniec aktywny. Również my widzieliśmy od kilku lat ten problem. Na ten cel udało się już pozyskać dotacje. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej rozpoczyna od zadań projektowych. Jednocześnie ma nadzieję, że całość przedsięwzięcia uda się zrealizować jeszcze w tym roku. Za nami kolejny tradycyjny, charytatywny bal sympatyków Stali Gorzów, z którego dochód przeznaczony jest na hospicjum świętego Kamila w Gorzowie. Impreza, podczas której wylicytować można było żużlowy motocykl oraz m.in. akcesoria i pamiątki żużlowe, odbyła się w sobotę 17 stycznia w auli AWF-u przy ulicy Jaskowskiego. Gościem honorowym balu był m.in. Tomasz Golob i prezydent miasta Tadeusz Jędrzejczak, a także wojewoda lubuski Helena Chatka. Od kiedy powstało kilkanaście lat temu hospicjum i zgłosił się do mnie obecny tu na naszym balu dzisiaj ksiądz prałat Władysław Pawlik i poprosił mnie, żebym mu pomógł, jak z tego przedszkola robiono, czy żłobka, już nie pamiętam, hospicjum. W ten czas się nawet nie wahałem i pomogłem przy tym remoncie. No i tak się zaczęło. Jako przedsiębiorca przede wszystkim, co roku zawsze pomagałem i po prostu doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić coś szerzej, ale przyznam się szczerze panu, że nie spodziewałem się, że przeszło to moje najśmielsze marzenie, że dzisiaj 240 ludzi na tym balu bez ogłaszania, można powiedzieć, przyszło. Powiem coś więcej, nie spodziewałem się, że tak szeroko otworzą serca gorzowianie, że są tacy wrażliwi. Bilety na bal rozeszły się jak świeże bułeczki, ale oprócz pieniędzy z biletów do hospicjum trafią także środki, które udało się uzyskać z licytacji. Pan prezydent przyszedł z tym pięknym, cudownym obrazem w
firma Prosper się włączyła. Pani wojewoda przekazała dwa kolejne obrazy. Wicewojewoda Jan Świrepo przyniósł, on jest słynny i znany z nalewek, przyniósł cały kosz nalewek. Ten kosz nalewek będzie dzisiaj licytowany. Tomasz Golob, Keflar cały, Rune Holta, Keflar i dwa kaski, Rafał Koniecki, klub. No, ja muszę powiedzieć, że dzisiaj jest bez liku rzeczy, które są godne, żeby otworzyć portfele i wylosować. Suma, jaką udało się zebrać ze wszystkich licytacji, to 176 800 zł. Najwięcej emocji wzbudziła licytacja motocykla żużlowego, który został sprzedany trzem przedsiębiorcom: Arkadiuszowi Wasileńko, Sylwestrowi Komisarkowi i Januszowi Mazurkowi za 100 000 zł. To nie są takie jakieś jednorazowe wydatki rzeczowe. To są pieniądze po prostu na utrzymanie domu. Być może na jakieś też prace adaptacyjne, bo przekonałem się, że jedno z naszych pomieszczeń, gdzie przebywają chorzy, jest po prostu za zimne. Trzeba tam postawić nową ścianę, dołożyć kaloryfery, więc takie wydatki to są. Na to idą takie pieniądze, które zbieramy w akcjach charytatywnych. Podczas poprzednich dwóch bali zebrano łącznie 100 000 zł, więc kwota z sobotniej licytacji to absolutny rekord. W fartuchu i zielonych kapciach po domu krząta się babcia, sprząta, kwiatki podlewa i nigdy się nie gniewa. Dziś swoje święto obchodzą najcieplejsze i najłagodniejsze osoby w naszym życiu. Babcie i dziadkowie świętują ze swoimi wnuczętami. Wychowankowie przedszkoli dali wyraz swojej wielkiej miłości do dziadków. Specjalny program artystyczny przygotowała m.in. grupa czterolatków z przedszkola integracyjnego w Gorzowie. Dzieci uwielbiają spędzać czas ze swoimi dziadkami i za to kochają ich najbardziej. Bardzo kocham. Za co? Babcia się ze mną bawi. Co się ze mną bawi? A co się bawicie z babcią? Piłkarzami. A z dziadkiem? Też. Za to, że przywozi mi prezenty. A jaka jest twoja babcia? Miła. Bawię się piłką kolczatką, kolcami. Bo nieraz schodzimy na sklepu i mi coś kupuje, jakieś zabawki. I dlatego, że się ze mną bawi. I dlatego, że się bawi ze mną w belka i w chowanego. Tymczasem okazuje się, że bycie babcią i dziadkiem to wyjątkowa i wspaniała rola. Chyba nic przyjemniejszego nie ma, jak być babcią wnuka i później wnuczki. Wspaniale. No ja bynajmniej jestem bardzo szczęśliwą babcią. Tyle mogę powiedzieć. Bardzo pięknie. Ja mam już troje wnuczków. Dwie dziewczynki i jednego chłopczyka. Gosia jest najstarsza, chodzi do przedszkola. Tamte jeszcze malutkie. No, bardzo przyjemne uczucie. To jest chyba najwspanialsza rzecz na świecie. Po prostu daje tyle pociechy, że naprawdę nie ma nic lepszego. Mówi się, że dziadkowie kochają swoje wnuki bardziej niż własne dzieci. Jak się okazuje, przyznają to bez ogródek. Chyba tak, bo się ma więcej czasu. Prawda. Ja to mogę potwierdzić na własnym przykładzie, że dziadek też uwielbia wnuczkę. No i ja również. Jak nie miał czasu dla swoich dzieci, a teraz wnuki kocha, Boże, bardziej. To nawet mało powiedziane. Na pewno tak. My również wszystkim babciom i dziadkom życzymy zdrowia, szczęścia i co najważniejsze, radości i pociechy z wnuków. Elektroniczne dzienniki w szkołach na równych prawach z tradycyjnymi i papierowymi zadecydowało Ministerstwo Edukacji. Projekt rozporządzenia jest już gotowy. Tekturowe dzienniki powoli odchodzą do lamusa, bo trzeba je przechowywać 6 lat. Nie ma problemu z przechowywaniem dzienników, jesteśmy do tego przygotowani od zawsze. Przechowywać należy zgodnie z zasadami archiwizowania tego typu dokumentów. Elektroniczny dziennik to nie tylko zwykła baza danych z ocenami uczniów, listą obecności i tematami zajęć. Dziennik internetowy przede wszystkim stworzony jest dla rodziców. Jest to system kontroli frekwencji i postępów w nauce.
rodzic ma pełen wgląd w to, co się dzieje z jego dzieckiem w szkole, czy był w danym momencie, ile jest spóźnień, jakie uwagi otrzymał w dniu, w którym był w szkole, czy też na bieżąco rodzic jest informowany o ocenach, które zostały wystawione. Natomiast dla nauczyciela przede wszystkim jest pomocą we wszelkiego rodzaju statystykach. Przygotowując karteczki na zebranie z rodzicami, te dane są już prowadzone, więc nie musimy jako nauczyciele ręcznie tego wypisywać. Kwestia kilku sekund i mamy wydrukowane wszystko, co jest potrzebne dla naszych rodziców. Mamy też możliwości generowania różnych statystyk dla dyrekcji, takich danych jak frekwencje, średnie klasy oraz przede wszystkim myślę, że to jest bardzo ważne dla wychowawców, to co się dzieje z danym uczniem, czyli ilość ocen niedostatecznych, semestralnych, ilość nieobecności, które możemy szybciutko wygenerować. Za dostęp do takiej szkolnej bazy rodzice płacą rocznie 20 zł. Mamy 228 aktywnych kont na ponad 700 uczniów. Do tej pory elektroniczny dziennik prowadziło niewiele szkół. Chętnych było mało, bo zgodnie z prawem nauczyciele poza elektronicznym musieli wypełniać także dziennik papierowy. Pracy mieli więc dwa razy więcej. Nowe prawo daje szkołom wybór. Przedmiotowy nauczyciel, tak jak ja, mówię, mamy tutaj zadanie podwójnej ewidencji, no ale do wszystkiego można się dostosować i to żaden problem, bo mogę, sprawdzając sprawdziany w domu, mogę siąść na komputer, od razu mogę je wpisać na swój przedmiot, na swoją stronę i już nie muszę się tym kłopotać, tutaj na ten arkusz nanosić. Dyrektor szkoły za jednorazową licencję na elektroniczny dziennik zapłaci od 1000 do 2000 zł. Jeżeli chce, by oprogramowanie było wciąż unowocześniane, może wybrać roczny abonament od 400 do 500 zł. Dane na serwerach są dobrze chronione. Dane są zabezpieczone poprzez połączenie szyfrowane, tak samo jak dane w bankach. Co 30 dni jest wymuszona zmiana hasła przez każdego użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Do takiego włamania trzeba by już zawodowca, a takim chyba nie będzie się opłacało, ryzykować dla poprawiania jednej oceny czy wymazywania nieobecności. Część budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której niegdyś mieściła się jej główna siedziba, przygotowana do remontu kapitalnego. Jeśli tylko placówka otrzyma na ten cel z ministerstwa odpowiednie środki, rozpoczną się prace rewitalizacyjne. Tym razem jednak budynek miałby charakter prezencyjny ze względu na swój charakterystyczny klimat i atmosferę. Tam zostanie część zasobów zbiorów specjalnych, czyli te, które takie mają ten charakter patynowy z taką nutką trochę ciekawości, bibliofilstwa i tak dalej. No chcemy tam również, jeżeli oczywiście będzie taka decyzja ostateczna po pobycie tutaj w tym budynku ścieśnionym, przenieść część zasobów związanych z Alliance Française. Tam również będzie klub literacki w tej części na dole, ponieważ no, przygarnęliśmy literatów, no, nie wypada ich, tak powiem, pozbawiać tej możliwości. Tam będą się oni spotykali, tam będzie taki klub. Jeszcze nie zastanawialiśmy się w jakim wymiarze, ale na pewno będzie to ich miejsce, gdzie będą mogli się spotykać, gdzie będą mogli pracować, gdzie będą mogli przechowywać swoje materiały. Na bazie zbiorów specjalnych biblioteka stworzyć chce Muzeum Książki. Udało się bowiem pozyskać kilka faksymili zabytkowych książek nieodbiegających od oryginału. Będzie to również niepowtarzalna okazja przedstawienia, jak na przestrzeni wieków zmieniał się sposób zapisu i ewoluowała informacja pisana. Chcemy tam również też pokazywać decymelia, czyli pokazać, jak dzisiaj się również wydaje w sposób piękny książki, które warto wziąć do ręki, obok tego, że korzystamy na co dzień z komputera w zakresie zdobycia informacji, wykonywania określonych czynności, a tu od czasu do czasu sobie obcować z papierem szeleszczącą, ładną książeczką, przeczytać coś, co jest warte jakiegoś takiego smaczku. Ponadto tam na dole w piwnicy chcemy również przygotować pełnowymiarową kawiarnię, taką z dostępem osobnym do wejścia na przyszły deptak na Sikorskiego, czyli tam będzie już taka full wypas, jak to mówią. Może być to kawiarnia, może być to również i restauracja mała. No w zależności od tego, jaki tam oferent się znajdzie. Ale w każdym razie takie założenie jest. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa z początkiem roku rozpoczęła realizację projektu pod tytułem Możliwości praktycznej współpracy gospodarki i nauki w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to projekt realizowany w ramach EFES-u. Poprzez ten projekt chcemy przybliżyć
przedstawicielom nauki, studentom aktualnym i absolwentom, którzy w ciągu roku ukończyli uczelnie wyższe, możliwość kontaktu z przedsiębiorcami. Chcemy jakby nawiązać współpracę między tymi ludźmi, którzy mają pewne pomysły, którzy mogą wykorzystać swoją wiedzę z przedsiębiorcami, ażeby w praktyce tą wiedzę wykorzystać. Rozpoczęliśmy od 5 stycznia szkolenia. Szkolenia trwają w naszej Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Co poniedziałek, w każdy poniedziałek może tak powiem, w każdy poniedziałek od godziny 15:15 do godziny 18:30 i są prowadzone przez specjalistów, czy to z zakresu psychologii i obsługi biznesu, czy przez wytrawnych prawników, czy rewidentów, biegłych rewidentów księgowych. Oprócz zajęć przygotowujących do założenia własnej firmy, przewidziano także 6 spotkań kooperacyjnych na zasadzie zaproszenia beneficjentów i przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy po to, aby omówić ewentualne przyszłe działania. Ci beneficjenci, którzy wyrażą jakby ochotę na założenie własnej działalności, na nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami, będą mogli również odbyć praktykę wybranym przez siebie przedsiębiorstwie. W ramach tego projektu 8 beneficjentom spośród 20 zafundujemy miesięczną praktykę u wybranego przedsiębiorcy, za którą zapłacimy konkretne pieniądze.